Jakie kraje jako pierwsze przychodzą na myśl, gdy myślimy o potęgach kolonialnych? Prawdopodobnie Brytyjczycy, Francuzi, Portugalczycy lub Holendrzy. Wszystkie wielkie europejskie potęgi z długą historią kolonialną. Ale jedna europejska potęga nie wydawała się odgrywać roli w tej rywalizacji o kolonie – Austria. Jednak Austria również miała interesy kolonialne i posiadała własne kolonie. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się austriackiej polityce kolonialnej, zobaczymy, gdzie na świecie Austriacy byli aktywni i jak skuteczne były ich kolonie. Kiedy pierwsza faza kolonizacji rozpoczęła się w XV i XVI wieku, zwłaszcza przez Hiszpanów i Portugalczyków, Austrii bardzo trudno było podjąć własne podróże odkrywcze do Nowego Świata lub Azji. Austria, która była teraz rządzona przez własną linię Habsburgów, znajdowała się w Europie Środkowej bez własnego dostępu do morza, co oznaczało, że zawiodła tylko pod względem logistycznym. Zmieniło się to gwałtownie na początku XVIII wieku. W 1714 roku, w trakcie wojny o sukcesję hiszpańską, Austria weszła w posiadanie Niderlandów Austriackich, które z grubsza obejmowały obszar dzisiejszej Belgii i Luksemburga. Austria miała teraz po raz pierwszy dostęp do morza i wreszcie mogła podjąć własne podróże handlowe i odkrywcze. Habsburgowie nie wahali się i, idąc za przykładem Wielkiej Brytanii i Holandii, założyli własną cesarską kompanię wschodnioindyjską. Celem był głównie Bengal, w północno-wschodniej części subkontynentu indyjskiego. Tam Austriacy byli w stanie założyć kilka baz i domów handlowych. Historia cesarskiej kompanii wschodnioindyjskiej była jednak krótkotrwała, ponieważ musiała zostać ponownie rozwiązana w 1731 roku z powodu nacisków ze strony innych potęg morskich, przede wszystkim Wielkiej Brytanii. Austriacka polityka kolonialna na tym się jednak nie kończyła. Maria Teresa założyła nową kompanię handlową, Triesteńską Kompanię Handlu Wschodnioindyjskiego, która podejmowała podróże odkrywcze z Triestu pod banderą Świętego Cesarstwa Rzymskiego rządzonego przez austriackich Habsburgów. W ten sposób Austria założyła swoją pierwszą kolonię w Afryce Wschodniej w 1777 roku. Była to Zatoka de Lagoa, obecnie nazywana Zatoką Maputo, która jest obecnie stolicą Mozambiku. Port został przejęty przez lokalnego przywódcę i natychmiast ogłoszony austriacką kolonią koronną, dla której utworzono niewielką fortyfikację złożoną z 10 ludzi. Kompania handlu wschodnioindyjskiego została następnie ściągnięta do Zatoki Bengalskiej, gdzie nabyto część wysp nikobarskich, do których Dania faktycznie rościła sobie prawa. One również stały się austriackimi koloniami koronnymi, założono domy handlowe, ale do ich obrony pozostawiono tylko 6 ludzi. Najbardziej ambitny plan wyszedł jednak prawdopodobnie od Morica Beniowskiego. Poszukiwacz przygód i odkrywca chciał wziąć w austriackie posiadanie wyspę Madagaskar. Jego propozycja została wysłuchana na wiedeńskim dworze, ale nie zapewniono żadnych środków finansowych ani wojskowych. Był to kolejny sposób, w jaki austriacka polityka kolonialna zdawała się coraz bardziej grzęznąć. Austria po prostu nie miała dużej floty wojennej gotowej do obrony pozaeuropejskich kolonii. Co więcej, w Austrii było zbyt mało marynarzy i kupców morskich, którzy mogliby czerpać zyski z kolonii, a presja ze strony innych mocarstw kolonialnych wciąż rosła. Tak więc Kompania Handlu Wschodnioindyjskiego w Trieste została ponownie rozwiązana w 1785 roku. Zatoka de Lagoa została podbita przez Portugalię, a wyspy nikobarskie przypadły Danii. Tylko nazwa wyspy Teresy, nazwana na cześć Marii Teresy, pozostała do dziś. Chociaż późniejsza walka o Afrykę była prowadzona przez inne europejskie mocarstwa, Austria nie powstrzymała się całkowicie, jak się często zakłada. Podwójna monarchia austro-węgierska podjęła ekspedycje i misje w Sudanie, Ugandzie i dotarła aż do dorzecza Konga. Wszędzie zakładano austriackie stacje i placówki, ale nigdy nie udało się stworzyć faktycznej, długoterminowej kolonii. Z drugiej strony była bardzo obecna na kontynencie europejskim. Niektórzy historycy twierdzą, że Bośnia i Hercegowina, która została przyznana podwójnej monarchii na Kongresie Berlińskim w 1878 roku, może być opisana jako kolonia wewnętrzna, a wielu współczesnych austriackich autorów postrzegało ją jako kolonię zastępczą. Jest jednak dyskusyjne, czy można tu mówić o kolonii. Austro-Węgry zdołały jednak nawet założyć bazę handlową w Chinach. Kiedy po stronie innych europejskich potęg kolonialnych i przy wsparciu USA, Rosji i Japonii stłumiły bunt bokserów w Chinach w latach 1899-1901, otrzymały bazę w Tianjin, mieście liczącym dziś ponad 13 milionów mieszkańców. Jednak wraz z końcem Austro-Węgier ta kolonia również została utracona. Austria pozostawiła także inny ślad na dalekiej północy.
Podczas austro-węgierskiej wyprawy na biegun północny w 1873 roku żeglarze zauważyli duży archipelag ze 191 wyspami, który nazwali Franz Josef Land na cześć cesarza Franciszka Józefa i archipelag jest obecnie częścią Rosji. Grupa wysp, która obecnie należy do Rosji, do dziś nosi tę nazwę.